Przecież ja tu nikogo nie znam. To moja rodzina? Może ja wesela pomyliłem? Nie no, na zaproszeniu jest kościół świętego Akantusa. To... Hej, cześć! Cześć! Ciotki nie poznajesz? Nie, poznaję. No. Ile dajesz w kopertę? W kopertę? To tak 300 dałem. A ja nic. Jak to nic? No tak to no. Ale to jest strasznie amoralne tak nie dawać. Jakie? No takie nietaktowne, że... Jakie? Ty to chyba już pijany jesteś, no. I tak pić beze mnie, wiesz co? No. O dobra, idą. Show must go on. Na bank zaszła i dlatego się hajtają. Witam państwa. Witam państwa serdecznie w tej pięknej, klimatyzowanej sali, gdzie właśnie tutaj... Gdzie tu jest stolik? Akurat mam stolik obok nich. Dobra już. Te kotlety jakieś takie małe, w ogóle te porcje jakieś małe. A jeszcze coś z tym? Oho. Kiedyś to było, orkiestra była, tańce była, tak jak... DJ-a pajaca jakiegoś tam. Kiedyś to były wesela. Teraz to już nie ma wesel. Zaraz się zaczną pytać, dlaczego jestem bez partnerki. Może mnie nie zauważą, jak nie będę się ruszał zbytnio. Ty kiedy tak? Kiedy twoje wesele poszaleje trochę? Czyli ja tak jeszcze nie prędko do ślubu. Tak bez dziewczyny? Jak tak można żyć? To nie po chrześcijańsku. Czy... Wiedziałem. Janusz, mamy XXI wiek. I każdy może być homo sapiens i mieć orientację, jaką chce. What the fuck? To nie można przyjść bez partnerki na wesele? Nie ogarniam. Nie mam dziewczyny, nie chciałem brać jakiejś koleżanki na siłę. Zresztą to moje życie. Panowie, no co jest? Wódka stygnie, trzeba się napić. Ej, nareszcie prawdziwy mężczyzna! Patrzę, co oni są szczęśliwi i piękni. Co za cyrk. Po co ja brałem kredyt na to wesele? A teraz rzut full kolejny. A jak widzicie, pan młody rudy nie jest, łysy też nie jest, bo jak dobrze wiemy, łysy mógł być rudy. Dlatego... Dlatego teraz rudy się żeni. Dobra, czas na mnie. Rudy się żeni. Wyluzuj, nie bądź jak jakiś dziki dzik z dżungli. To jest jednak rodzina, idź potańcz sobie z ciotką, z drugą ciotką, napij się z wujkiem, pogadaj o pierdołach. Tam też jakaś dziewczyna przyszła sama i... dawaj! No i nie jest tak źle. Fajnie się tańczy, każdy się dobrze bawi, zrobię to dla pary młodej. Zobacz, połowa kopert jest pusta. To na pewno ci od ciebie. Tak, ode mnie. To twoja rodzina jest skąpa, spójrz na nich. Po co ty ich tutaj tyle nazapraszałaś? W ogóle ich znasz? Nie musiał się ze mną żenić, jak ktoś ci się nie podobał. A ja chciałem? Pół roku mi trułaś, żebym się zaręczył. Bo koleżanki, bo ja to będę trzymał. Co, nie ufasz mi? Ja to będę trzymał. No i tak, że nie jest. Jeszcze posiedzę z godzinkę i uciekam. Poczekam na ten kolor. Dlaczego pan jest sam? A nie ma pan żadnej dziewczyny? Ile kosztował zegarek? No chodź, potańczymy trochę. Chodź! Intercyza, że on pieniądze, że mi nie ufa. Co? Zrób mu na złość i przytyj. To go wkurzy? Panno młodo, teraz specjalnie dla ciebie. Już za chwilę rozpocznie się noc poślubna. A wiesz, co będziesz mówiła przed rozpoczęciem? Pokaż, na co cię stać. Nie wiesz. Ale nie jeden raz. A wiesz, co zwykle mówią rano? Myślę, że nie stało się nic. Oby tobie się jednak stało. Zdrówko. Przepraszam. Czy zawsze jest tak na polskich weselach? No. Jaka zić. No. A muzyka! O nie, tamten idzie. Słuchaj, kuzynku mój, no i ukochańszy mój ty, jak coś cię ktoś będzie chciał pobić, daj go od razu, ja go tak pacnę tą ręką, tą prawą, a tą to zabijam, tej się boję. Żartowałem. Dobra, napij się ze mną, kuzynku mój. Chlup ten głupi dziób, nie, jak to się mówi.
Okej, no hebra, nie bój się, nie bój się, na!